Dzień dobry, Piotr Mula z tej strony. Dzisiaj mamy środę, 7 września. Ja w poniedziałek robiłem głębią trening, wtorek oblot, środa, czyli dzisiaj. Znowu skorzystałem z zaproszenia oddziału Wodzisław Śląski i zawiozłem rano moje gołębie na trening z kabiny. Dzisiaj Opole. Jak mierzyłem na mapie, to do mnie jest około 80-85 km. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 8:10. Pogoda jest fajna, lekki wiaterek, niebo czyste, gdzieniegdzie małe chmurki. No więc zobaczymy, jak dzisiaj moje gołąbki się sprawdzą. Pożyczyłem od mojego kolegi, i tutaj mu bardzo dziękuję, Mirkowi Paszędzie. Pożyczyłem anteny, także mam zamontowane, zawsze miałem jedną antenę zamontowaną, teraz mam zamontowane 4. Także właściwie cała klapa, całe lądowisko, że tak to nazwę, jest w antenach, więc powinno mi to lepiej się sprawdzić. Nie będę musiał tych gołębi naganiać, żeby wchodziły mi na antenę. Oczywiście warunek jest taki, że usiądą na klapie. No jeżeli będą siadać na dużym dachu, no to trudno. Mam nadzieję, że w miarę szybko to ogarną i będą zlatywać. Jeśli chodzi o karmienie, to cały czas drobne nasiona, super dieta. Natomiast wczoraj zrobiłem tak, że dałem im żarcie rano. I później już rano dosyta i później już nie dostały. Także miały puste wole dzisiaj na wkładaniu. Więc zobaczymy, jak się to przełoży, czy będą bardziej głodne i czy będą lepiej wchodzić niż ostatnio. Także czekamy na gołębie. 8:10 wypuszczone. Myślę, że będą potrzebowały, nie wiem, godzinę 10. Więc myślę, że tak do wpół do 10, czyli tam 9:20, 9:30 powinny się pokazać. Są gołębie. Widzę, że są 4. Ale na duży dach, no ale trudno. Chodź. Siły, bo kołują. No i ślicznie. Od tego mogłyby się wszystkie uczyć. Następny. Chodź. Antena zdaje egzamin, bo widzicie, siadł na samym końcu, ale już jest zarejestrowany i o to właśnie chodzi. Chodź. Tak wygląda, jakby to nie był mój. 4 sztuki są. Następny leci. Zobaczcie, jak pięknie pikuje. Tam następne. Nie wiem, czy to moje, czy... No tu razem z sąsiadem daliśmy do tej kabiny. Kolejne, tu są, to już są, znowu, kolejne, ładnie się schodzą, tylko jeszcze by musiały szybciej siadać, nie?
Ale one po tych 100 km 85 to one jeszcze mają siły, więcej tyle samo robią na oblocie koło domu. Także no niestety nie mają takiego parcia do gębnika. Chodź, 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 chodź. Jak jeden pokaże, to później już. Następny. I na duży dach, standard. Chodź, 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 chodź. Ale anteny robią robotę, powiem wam. Gdziekolwiek siądzie, nie muszę się już przejmować tym, czy się odbije, czy nie. No i klasa, i o to właśnie chodzi. Następne. No schodzą się fajnie. Powiem wam, że jestem zadowolony, naprawdę. Widać, że mają jeszcze siłę. To jest ważne. To jeszcze, żeby nie siadałem na duży dach, ale w tym roku już bardzo nie będę kombinował za dużo. Jedynie głodem troszkę. Karmieniem, bo nie chcę po prostu ich niepotrzebnie wystraszyć, bo to są młode gołębie. Chodź, 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 chodź. No elegancko się odbijają. Także ten ruch z tymi antenami to było bardzo dobre. Daj Boże, żeby w niedzielę na locie też się tak schodziły. No to wtedy wszystkie będą pięknie odbite i żaden mi nie przeskoczy. Zaraz zobaczymy, ile ich jest. Zakoszowane było 30. Mamy 21 i ten jeden, który się nie odbija, czyli 30, czyli 22. Brakuje 8 sztuk jeszcze. A mamy czas jaki? 19.08. A pierwszy gołąb był, się odbił 14.20, czyli 5 minut 22 sztuki. No to myślę, że to jest dobry wynik. Wiadomo, że to jest 85 km. Zobaczymy, co będzie, jak będzie 200. No ale czekamy na tą ósemkę jeszcze. Mam nadzieję, że nic się nie zgubi, że wszystko wróci. No i zameldowały się kolejne z lekkim poślizgiem, bym powiedział, po tamtych. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk. Czyli gdzieś jeszcze dwie sztuki są zawieruszone. No i bach na duży dach. No ale trudno. Tak jak powiedziałem, już w tym roku nie będę ich straszył.
żeby sobie nie narobić jeszcze większego problemu. Raczej trzeba je głodem i zwoływać po prostu, żeby schodziły i tyle. No. O, jest następny. Trzeba wołać, uczyć, wołać i uczyć. I liczyć na to, że szybko będą zlatywać. Sześć ich tam jest, czyli dwa jeszcze gdzieś, dwa jeszcze brakują. Jakiś obcy przyszedł. Ta chyba się nie odbiła. Będę musiał później sprawdzić. A to był obcy u mnie. Przyciągnęły go. Tam jest jeden na pewno mój, bo ten drugi też jest obcy. Dobra, to tyle. Nie będę was tu za dłużej przynudzał, zanudzał. Według mnie gołębie schodziły się fajnie. Jestem z nich zadowolony. Wiem, że to krótki dystans, 85 km. Mam 26 sztuk. Jeden się nie odbija, czyli 27, 28 na dachu. Brakują dwie sztuki. Schodziły się fajnie, jak widzieliście. Wiadomo, że to 85 km. A nie 200. Teraz będziemy mieli 210 Rawicz. W niedzielę mam nadzieję, czy tam w sobotę. Mam nadzieję, że się odbędzie ten lot. No więc zobaczymy, relacja będzie. Także dziękuję, dajcie łapkę w górę, bo algorytmy YouTube'a wtedy lepiej pozycjonują film. Trening dzisiejszy z kabiny Opole, około 85 km uważam za zamknięty. Dzięki wielkie. Pozdrawiam was i dobry lot. Cześć.